tak się łowi. Tak, dla formalności. Jest dzisiaj 9 marca. Pogoda jest w kratkę. Przed sekundą była masakra, wiało, lało. Teraz słoneczko wychodzi. Oczywiście w tym deszczu było branie. Drugi karpik się złapał. Już go wam wyciągam. Pokażę. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować jakiś materiał. Ponieważ akurat bawiłem się telefonem, nagrywałem sobie tutaj okolice i było branie, w związku z czym mam chyba nagrane branie na telefonie plus taki pół na pół hol, rzekłbym, bo ciężko holować trzymając telefon w ręku, tak? No ale coś tam może z tego będzie. To jest druga rybka. Dzisiaj łowimy koło Wrocławia na jakiejś takiej małej komercyjnej wodzie. Dosłownie 5 godzin tutaj miałem. To jest trzecia ryba. Pierwszy był jesiot, potem był karp. To jest kolejny karp. Już pokażę wam, na co został złowiony przy okazji. Tylko jak się troszeczkę uspokoi. Odpoczął w podbieraku, bo szykowałem tutaj cały aparat, matę. Więc jest, że tak powiem, wypoczęty i energiczny w tej chwili. Ale teraz się uspokoi i pokażę wam, na co wziął. Testujemy dwa nowe przepony. Mało łowiłem na przepony, na same popki. W związku z czym zacząłem się bawić tylko i wyłącznie popkami dzisiaj. Proszę bardzo, o! Tutaj Ronnie Rig na haczyku numer 4, czyli dość dużym. Jedna kulka to jest cytrynowa kulka, nie jest to nasz, od razu powiem, nie jest to nasz, jest to Sisimur i jak widać podziałało. Co prawda miałem sporo delikatnych brań, takich popikiwań, jakieś takie zabawy hangerem, ale wydaje mi się, że to były jesiotry, chociaż nie wykluczam karpi. Bo dlaczego? Ponieważ zdenerwowały mnie te popikiwania, to wyjąłem krętlik z klipsa, żeby zrobić zestaw przylotowy. No i to jest właśnie pierwsze branie po tej zmianie, tak? Jeszcze raz wam pokażę rybkę, jak już ją odpiąłem. Taki nieduży, może 3 kg karpiko. O, jaki jest. O, taki rybak. Kończymy już, bo mi się wolny czas niestety wyczerpał. W związku z czym zbieram się i jadę. Były może 4,5 godziny łowienia. Więc jak na taki krótki czas i rozpoczęcie sezonu, dwa karpiki, jeden jesiotr, jest spoko. Dobra, wypuszczam go, zwijam się. Cześć. Przed chwilą wypuszczałem tą rybę i tu branie na drugim kiju. A właśnie składałem podbierak. W ostatniej chwili go jeszcze zostawiłem rozłożonego. Zobaczymy, co to jest. No i wtedy to już się zwijamy, bo naprawdę mi się czas kończy. To jest chyba większy trochę karpik niż tamte dwa. Albo jesiotr. Tutaj jest tego dużo. Ciężko powiedzieć. Mam nadzieję, że się nie zepnie. Tam pokazałem wam karpia złowionego na Ronnie Riga. Tutaj mamy Multi Riga. Na przynęcie dambelek, Crave, dynamita. No, ta ryba jest na pewno większa. Zobaczcie, przestało padać. Oczywiście nie ma szans, żeby cokolwiek wyschło, no ale zawsze to przyjemniej łowić w takiej pogodzie.
Jest już strzałówka. Ale jak widzicie, ryba tylko o. Żyłkę wyciąga i tyle. No, to może być największa ryba dzisiaj złowiona przeze mnie. Jeszcze się nie pokazała. Już jest tutaj, o, tu. Widzę lider. Jesiotr. Miałem nadzieję, że to będzie ładny karp. Nie przepadam za jesiotrami, no ale co zrobić. Chodź tu, dinozaurze. Chodź tu. A, mamy go. Szybko postawiam matę, pokazuję go wam i się zawijam. Siupa. Podbieraki, wszystko mi przeszkadza. Stoi. Dobra, szybko. Raz, dwa. Taki dinozaurek. Jedna wędka leży tutaj. Ta, którą przed chwilą odhaczałem karpia, bo mówię, nie minęło dosłownie ile? 5 minut może. Niecałe, nie zdążyłem jeszcze. Zdążyłem tylko podbierak wypłukać. Nic więcej. O, to jest, ale szorstki. Dinozaur normalnie z jakiejś epoki kamienia chyba. Upanego. Strasznie szorstki. Zobaczcie. Jest multirig. O Jezu. Wyjąłbym ten podbierak chętnie. Korzystając z okazji. Nie wiem, czy one mają jakiś kurna tarło, że on jest taki szorstki. Złowiłem kupę jesiotrów w życiu. Ale pierwszy raz się spotykam, żeby był taki twardy i szorstki. No dobra, krótka piłka. Dzisiaj ryb nie poważymy, nie mamy na to czasu. O! Taki dinozaur śmieszny. Taki śmieszny dinozaur. Dobra, teraz już na serio kończymy. Żegnam się z wami i do następnego razu. Siema. Chyba jest gotowy.